Orlen Polish Open, 45. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tarnowie. Jesteśmy tutaj na arenie Jaskółka. Cały czas przypatrujemy się turniejowi głównemu, który się właśnie dzisiaj rozpoczyna. Ze mną kolejni goście. Oczywiście nie może zabraknąć przy tego typu imprezach przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pan Paweł Wochowski, dyrektor Biura Komunikacji i pan prezes Marek Krajewski, Polski Związek Badmintona. Panowie, no dzisiaj jest już dzisiaj prawdziwy badminton i prawdziwa gra, bo turniej główny i gwiazdy europejskie i azjatyckie. Jak odbieracie tą imprezę? Znaczy, prawdziwy to już się okazuje, że to już od środy, bo już te pojedynki w środę były na wysokim poziomie. Teraz oczywiście no, z każdym dniem ten poziom będzie coraz wyższy, ale to już ten efekt wow to już tak od dwóch dni jest, więc teraz tylko to utrzymujemy. No. Okay. No, rzeczywiście fantastyczna impreza, ponad 430 zawodników z 37 państw. To się wszystko samo broni, aż miło się patrzy, jak zawodnicy rywalizują w tym no, przepięknym nowym obiekcie. To jest, zdaje się, próba generalna przed Igrzyskami Europejskimi, które już za dwa miesiące w Krakowie, Małopolsce. Badminton będzie rozgrywany w Tarnowie, także no, przepiękny czas sportowo, organizacyjnie, naprawdę jestem pod wrażeniem. No właśnie, o wrażenia chciałem zapytać, bo nie tylko cała kadra narodowa, ale też reprezentanci z całego świata, a Ministerstwo Sportu dba o to właśnie, żeby ten sport na najwyższym poziomie tutaj w Polsce był coraz częściej, prawda? No, ja nie wiem, czy dyrektorowi wypada o tym mówić, to chyba ja jako bezpośrednio beneficjent przy tej imprezie, ale no, prawda jest taka, no, gdyby nie wsparcie ministerstwa, impreza na takim poziomie no, nie mogłaby się odbyć. Ministerstwo dba o wszelkiego rodzaju imprezy tej rangi, ale nie tylko. Także no, tutaj to wsparcie dla nas jest ogromne, no, więc staramy się z drugiej strony z kolei my jak najwięcej dać siebie, czyli poprzez organizację na jak najwyższym poziomie, żeby minister Bortniczuk nie musiał się wstydzić, tak? Pan dyrektor, mam nadzieję, tutaj nas odpowiednio zarekomenduje, że wszystko było ok, ale no, ta współpraca z ministerstwem już jest trzeci rok, jeśli chodzi o tą imprezę. No i mam nadzieję, że mamy się zawsze czym pochwalić. No, miło mi słyszeć takie słowa. Rzeczywiście, jako Ministerstwo Sportu i Turystyki wspieramy polski sport, czy wręcz posłużę się hasłem, które no, tutaj debiutuje praktycznie na tej hali, czyli tworzymy polski sport. Bardzo fajnie, że tutaj jesteśmy. No, obsada jest bardzo mocna, bo czołówka światowa z bardzo mocnymi ekipami z Azji, Singapur, Malezja, Japonia, no, z europejskich drużyn Dania, Szwecja, Francja. No, miło się patrzy i dusza się raduje, że tak mocni zawodnicy, takie ekipy przyjeżdżają do Polski zdobywać punkty, ale też cieszą się grą na takim fantastycznym obiekcie, jaki mamy tutaj no w Tarnowie. Oczywiście odpowiednia komunikacja, bo TVP Sport jest partnerem Polskiego Związku Badmintona. No to gratuluję. No TVP Sport, ale tak samo Polskie Radio, Polska Press, czyli no medialnie zależy nam na tym, żeby tak samo ten poziom w ogóle związku, dyscypliny, organizacji podnieść i mam nadzieję, że to widać i mam nadzieję, że pan dyrektor to dostrzega. Tu jeszcze bym no, jedną taką małą cegiełkę dołożył do tej całości, bo dyrektor nie chce się pochwalić, ale bardzo dobrze gra w badmintona, więc to możliwe, że to też mu łatwiej jest, na pewno mu jest łatwiej oceniać ten poziom sportowy, bo wiele osób przyjdzie i powie no ładnie, nieładnie, no tutaj już na pewno wchodzą w rachubę detale, tak, taktyka, jak oni to robią, więc już można tak już jak z zawodowcem rozmawiać. Może nie aż tak, jak pan prezes mówi, ale rzeczywiście, no, badminton jest tą dyscypliną sportu, z którą styczność ma, czy miał każdy. Później różnie to bywa, ale zakładam się, że mało kto w Polsce nie trzymał rakiety do badmintona i nie grał w kometkę, czy jakiejkolwiek nazwy by nie użyć. No rzeczywiście ja też grywam, amatorsko to chyba za dużo powiedziane, ale lubię ten sport, doceniam finezję tej dyscypliny, taktykę. No tu naprawdę bardzo dużo się dzieje, to jest bardzo szybka gra, jeśli się nie mylę, najszybsza rakietowa gra świata. No, najszybsza dyscyplina sportu, można powiedzieć. Nawet. Więc to, co mogę powiedzieć, to zachęcić wszystkich.
co najmniej do oglądania, do śledzenia transmisji na antenie TVP Sport, tak jak pan prezes powiedział, czy na antenach Polskiego Radia, ale też zachęcam do czynnego udziału, do spróbowania się na korcie. I poznania wszystkich swoich mięśni, nie? Pamiętasz, jak po dwa dni po treningu odkryłeś na nowo pewne mięśnie, tak, więc to tak, też tak. Jest ważne. Przy dużym zaangażowaniu w mecz rzeczywiście człowiek czuje, że ma mięśnie i wiele z nich było nieużywanych. I że był na treningu, i nie? Że był na treningu, ja bym chciał jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo w kontekście dyscypliny i imprez takich masowych, Narodowe Dni Badmintona, czy to jest... jakby ten kierunek, w którym powinniśmy iść, jeśli chodzi o sport kwalifikowany wyczynowy, ale też powszechny, taki upowszechniania jako dużej imprezy skierowanej przede wszystkim do młodych ludzi. Znaczy sport to jest bardzo szerokie pojęcie, to jest i sport powszechny, i sport wyczynowy, ale to też jest infrastruktura sportowa, te wszystkie czynniki sprawiają, że można go uprawiać na poziomie amatorskim, półzawodowym czy zawodowym. Trzeba chcieć, przede wszystkim trzeba chcieć, jeśli chcemy organizacyjnie, jeśli mamy apetyt na uprawianie sportu, to niezależnie od dyscypliny, każdy ruch, każda aktywność sportowa jest zalecana, do tego zachęcam. Ja może tutaj też dopowiem, że każda dyscyplina powinna mieć swoją strategię. No, my przyjęliśmy strategię taką, żeby być przede wszystkim sportem powszechnym. Dlaczego? No bo ten sport jest w stanie uprawiać każdy i prawie w każdym miejscu, a to, że z kolei mamy Narodowe Dni Badmintona, czyli tą naszą flagową imprezę po raz ósmy w każdym roku i beneficjentami głównie są dzieci z całej Polski, no ale znów, no, gdyby nie Ministerstwo Sportu jako ten główny partner tej imprezy, to jest jakby też pokazanie z kolei, w którą stronę też ministerstwo idzie, czyli buduje polski sport rzeczywiście, a z kolei no, kieruje jakby to swoje hasło przewodnie do tych już najmłodszych. No, my tylko albo aż oczywiście no, to wykorzystujemy, mając takie wsparcie, mając tak samo oczywiście no, wsparcie partnerów, bo tutaj trzeba wymienić Lotto, Ene, Orlen oczywiście, za chwilę Tauron, PKO, PZU, także te wszystkie firmy. Staramy się jakby przyciągnąć, czyli pokazać, co my robimy, dla kogo robimy i każdy chętnie się w to wpisuje właśnie po to, żeby być współuczestnikiem, częścią bardzo dużego wydarzenia, a ministerstwo no, jest taką lokomotywą dla nas, dzięki której dopiero no, możemy dobudowywać następne kawałki, następne struktury, czyli tworzyć skalę. No i ta skala też właśnie no, wynika z tego, że ponad 4000 nauczycieli przeszkoliliśmy w każdej imprezie. Mówimy o Shuttle Time, uczestniczy grubo ponad 1000 dzieci z całej Polski, więc to jest taki dla tych dzieciaków przede wszystkim wow efekt. Ale no, nie dałoby się tego robić, gdybyśmy my po pierwsze nie przekonali ministerstwa co do naszych pomysłów, co do naszego zaświadczenia i zamysłu, w którą stronę chcemy iść. Nam uwierzyli, my staramy się w każdym roku potwierdzać, że warto nam wierzyć i też sądzę, że pokazujemy, że rozwijamy się oprócz takich imprez najwyższej rangi w świecie sportu powszechnego i razem budujemy ten polski sport. No i mam nadzieję, że będziemy tworzyć ten sport jeszcze w kolejnych latach i mam nadzieję, że pan minister również będzie miał możliwość sprawdzenia swoich, poczucia swoich mięśni na korcie. A tutaj, no tutaj znowu dodam po prostu, że jakby ministerstwo wystawiło debla, to sądzę, że mogłoby wygrać tę rywalizację spośród wszystkich ministerstw, gdyż no, minister Bortniczuk ogólnie jest bardzo sprawny i okazuje się, że badmintona też grał, też gra, więc to nie jest dla niego nic nowego. No. To prawda, rzeczywiście aktywności sportowe i sympatii do sportu ministrowi Bortniczkowi odmówić nie można. Ja może korzystając z okazji zaproszę wszystkich naszych widzów do śledzenia programu, który wspólnie z ministrem nagrywamy, Kulisy Sportu, czyli w taki sposób od kuchni trochę przybliżamy różne dyscypliny sportu w praktyce, pokazujemy pewne jego elementy, pokazujemy, że te rzeczy, które nam się wydają łatwymi, wcale takimi łatwymi nie są z perspektywy kortu czy parkietu. Myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że jeden z odcinków będzie poświęcony właśnie badmintonowi i tam będzie można ocenić też zdolności ministra i tego, jak
jak sobie radzi w korcie, ale to nie ja będę oceniał. Ja zapraszam. Dziękuję serdecznie. Panowie, śledzimy cały czas wydarzenia na kortach Orlen Polish Open i zapraszamy wszystkich do pozostania z nami i śledzenia mediów społecznościowych Polskiego Związku Badmintona. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.